Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku średnio śmiesznego podcastu. Jest to odcinek numer 52 i tak się śmiesznie składa, że jest to Sylwester. Jest 31 grudnia. Pozdrawiamy. Wszyscy już gotowi? Zadowoleni z prezentów? Tak. Pochwalcie się w ogóle w komentarzach, co dostaliście na święta i tyle. Bo w sumie jesteśmy ciekawi. Czy w ogóle coś dostaliście i kto do was w ogóle przychodził, czy Mikołaj, czy tam Dziadek Mróz, czy Dzieciątko, bo to w różnych częściach Polski jest różnie. No może pani Mikołajowa. Ja bym naprawdę się cieszył, jakby pani Mikołajowa przyszła. Ja z góry od razu mówię, że standardowo mam coś z głosem, bo znowu mnie poskładało. Tak, Barni znowu jest chory, nagrywamy to u mnie, bo... Ja się szykuję do przeprowadzki, w sensie z waszej perspektywy to już pewnie tam mieszkam, ale no z naszej perspektywy to jest początek grudnia i no, przeprowadzkę mam. Dlatego nagrywamy po prostu na zapas i dlatego będzie troszeczkę inny dźwięk niż zwykle, no bo jednak siedzimy jeszcze u mnie. Tak. No. To w sumie, skoro Sylwester, no to co? Nie zapominajcie o... Zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. Tak jest. I odwiedźcie nas na Facebooku, możecie tam do nas napisać. Tak. Pozdrawiamy. Super. No bo zacząłeś jakiś temat, gdzie wybiłem. No bo jak Sylwester, no to impreza sylwestrowa, nie? No. No. Chlanie i fajerwerki. No tak, ale... To, no, jakby ci to powiedzieć, no... Ogólnie jest... Każdy obchodzi jakoś inaczej tego Sylwestra. W sensie są ludzie, którzy jeżdżą na koncerty TVP, są ludzie, którzy chodzą na jakieś... Bale, takie tak, bale, no. A są ludzie, którzy siedzą w domach, albo są ludzie, którzy po prostu w plenerze całość. No wychodzą sobie nawet na miasto, nie? Po prostu do baru i tyle. Też się napić, też tak można. No nie wiem, ja na przykład zawsze wychodziłem z tego założenia, że domówka. Domówka to jest taki... typowy sylwestrowy vibe, że właśnie wiesz, kilku znajomych, po prostu siedzicie, no wiadomo, jakieś tam zakrapiane to musi być, gadacie sobie, co tam się działo w całym roku, bo to czasami jest tak, że się nawet pół roku nie widzicie, więc opowiadacie sobie, co się zmieniło, ktoś, nie wiem, może jakąś żonę znalazł, dziecko ma i tak dalej, jakby... Żonę ma, dziecko znalazł. Tak. Dziecko znalazł, żona się znalazła, oj tam, wszystko dobrze. Nie, ja w sumie też z tego założenia wychodzę, ale no może dlatego, że po prostu nie byłem nigdy na żadnym innym Sylwestrze. Może tak naprawdę są na jakiejś imprezie jest fajniej tak naprawdę, nie wiem, nigdy nie byłem na czymś takim. No mnie osobiście kiedyś kusiło na przykład, żeby się tam taki typowy bal, wiesz, przebierańców, że jest impreza na jakiejś wielkiej sali i każdy jest przebrany, że... Fajnie jest, wiesz, jakby wczuwasz się w tą rolę i tak dalej. Ja jakby... bardziej jakoś inaczej. Ja bym sobie gdzieś w góry pojechał z żoną i właśnie Sylwestra gdzieś w górach, w jakimś domku wynajętym. Też takie, fajnie. Takie coś to by mogło być fajne. Też fajnie. No nie wiem, no ja zawsze właśnie kusi mnie taki bal, wiesz, taki typowy wielki bal. Idę, przebieram się, nie wiem, na przykład za tam Spidermana i przez cały dzień, po prostu, czy tam całą noc w sumie zachowuje się jak ten Spider-Man, wiesz, tam próbuje chodzić po ścianach, strzelam z pajęczyny, wiesz, jakieś głupie żarciki daje, takie mało śmieszne, jakby lubię coś takiego, lubię się tak wczuwać jakby w taką daną postać, którą de facto bym wtedy był, nie? No to też może być spoko, nie? Tylko no wtedy jesteś, nie wiem, no masz duże grono ludzi zazwyczaj, głośna muzyka i tak dalej, nie? No tak, ale... No to jest właśnie to, że masz mnóstwo takich... Ma mnóstwo sposobów na spędzenie Sylwestra, tak? Każdy sobie coś tak naprawdę znajdzie. No tak, oczywiście. Nie wiem, no ja zawsze właśnie z tego założenia wychodziłem, że no domówka, tak? No bo to było też mi de facto najprościej zrobić. Taką domówkę po prostu, wiesz, zapraszam kilku ziomków. No tak, no nie musisz nigdzie jechać, zapraszasz ludzi, każdy coś przywiezie do żarcia. No tak, czy się coś tam się zrobi. Zrobi, oszykuje się trochę chatę posprzątać i git, tak? No tak, no wiesz, u mnie to też zawsze było tak, że no, zresztą pamiętasz, że u mnie na przykład rodzice zawsze na Sylwestra właśnie gdzieś jechali. Brali sobie, tam ze znajomymi sobie wynajmowali właśnie jakiś domek i ich na przykład nie było kilka dni. I właśnie wtedy ja zawsze robiłem... To był zajebisty czas. Wtedy ja robiłem zawsze domóweczkę u siebie. Chata wolna. O Jezus. 20 ludzi, alkoholu, kurde, no przynajmniej ze 3 flaszki na łebka i robimy co chcemy. Ściana oblana kolą. Ściana oblana kolą, perkusja...
kurde, też zawsze była jakaś... Na początku ona po prostu stała, nikt się nią nie interesował, a jak już wchodził alkohol, to nagle perkusja stawała się główną atrakcją całego domu. No wszyscy tak. Nagle zaczynali na niej grać. No, to były fajne imprezki. To były fajne imprezki. Teraz... Ale poruszyłem temat w sumie TVP. Sylwester z TVP albo Sylwester z Polsatem. Jezus. I Marylka odmrażana co roku. Tak, tak, tak. I takie porównanie mi się wzięło w ogóle, że o ile są memy, że Maryla Rodowicz grała gdzieś tam u jakiegoś króla na, wiesz, na placu już tam w Sylwestra w 1200 któryś roku. U Mieszko pierwszego już grał. Tak. Tak samo mi się kojarzy ta osoba, te memy właśnie z królową Elżbietą, że to jest taka polska królowa Elżbieta. Nie no, co to? Czy że Edyta Górniak jest starsza? Nie słyszałeś, że ona tam kilka tysięcy lat ma? Tak, ale no... No nie ma właśnie z Górniak tyle takich memów i żarcików, co właśnie z Maryla Rodowicz. No bo Marylka to jest Marylka, no ale Marylka ogólnie sama z siebie się śmieje z tego. Ostatnio widziałem jakiegoś posta na fejsie, że no nie tak źle wyglądam jak na 1000 lat, nie? Coś takiego było. Bo ona sama z tego ciśnie bekę. No, to jest tak samo jak... Ale to jest dobre, tak? Wiesz co, to jest chyba tak samo jak ze Strasburgerem. Że on dobrze wie, że jest memiczny, wie, że jest boomerem, ale on z tego ciśnie bekę, nie? Jakby on, wiesz, podchodzi na ludzie tam, no, to co, opowiedzieć wam żarcik? Tak. Jakby chłopiec zajebisty, nie? Tak, no, ale no to... Ibisz też się zawsze śmieje, że no, za rok będę młodszy. No, trzeba dystans mieć do siebie, no, jakby... No, ale u wielu celebrytów i gwiazdeczek to jednak nie działa. No nie, no, jakby... Bo to chyba na tej zasadzie działa, że jak już jesteś tyle lat na tej scenie, jesteś tyle lat tym celebrytą, no to już masz ten dystans do siebie, wiesz. Już nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś dobry, że jesteś po prostu, no, jesteś sobą i tyle. No myślę, że też są przyzwyczajeni już trochę do hejtów i tak dalej, po prostu wiedzą, że nic nie zdziałają, więc po prostu... Nic nie zdziałają, wiesz, kłócąc się z ludźmi, więc po prostu cisną bekę z tego i tyle. Jakby to jest taka... odwrócony atak, nie? Że wiesz, że najlepszym atakiem jest w sumie... Beka, dosłownie. No, w sensie, no ja też na przykład z tego założenia wychodziłem, bo kiedyś no strasznie mnie cisnęli, o, bo chudy, anorektyk i tak dalej. Jakby, no sorry, no tak wyglądam, no nic z tym za bardzo nie mogę zrobić. I też się wkurzałem o to. Też się wkurzałem niemiłosiernie, że przestańcie mnie wyzywać, wcale nie mam anoreksji, nie jestem chory na nic, no po prostu tak wyglądam. Potem zacząłem cisnąć bekę, że nie wiem, no to lepiej mi łap, jak będę schodził ze schodów, bo się połamę i tyle. I przeobraziłem to w żart. Ja się śmiałem, że cień ci niedługo zniknie. No, ja w ogóle nie mam cienia. Zobacz, światło złączone, ja siedzę i nie widzę swojego cienia. Burzy się połamę, jak będziesz szedł kiedyś. Pamiętasz? Tak. Ty się śmiałem. Raz sobie skręciłem kostkę po prostu idąc na wprost. Także de facto trochę miałeś rację. Miałem rację. Tak. No ogólnie, no to co? Skoro siedzimy w Niemczech, no, to można porównać w sumie Sylwestry tu i tam, i w Polsce. W Polsce da się fajerwerki kupić. No tutaj da się kupić jakieś paczki dla dzieci. No takie naprawdę te najmniejsze, takie jakieś diabełki o coś takiego, to w Niemczech się to kupi. Ale tak, żeby faktycznie fajerwerki takie, wiecie, duże fajerwerki, typu jakieś, nie wiem... wyrzutnia rakiet, czy tam coś, no, tam jakieś innego. Baterie, czy właśnie te z patyków nowych. Tak, to nie ma czegoś takiego tutaj. Nie ma, a są strony, które przysyłają ci takie rzeczy, ale z Polski, tylko to jest cholernie drogie. No, to już lepiej się opłaca dosłownie pojechać samemu do Zgorzelca, czy gdzieś w okolicy granicy i sobie kupić. No, ale ty to wtedy masz przypał, jak cię zatrzymują, nie? No wiem. Bo to jest na nielegalu, bo materiały wybuchowe. No ale wiesz, wystarczy to dobrze skitrać. No tak i nie. Czemu nie? No bo to nie są małe rzeczy zazwyczaj. Na nie skitrasz tego? No jak ci będą przeszukiwać auto, to i tak znajdą. No niby tak, no nie wiem. W sensie, no już kilka razy, no muszę się przyznać, że no przewoziłem jakieś tam fajerwerki i tak dalej. Faktem nie brałem tych takich zestawów, tych wyrzutni, tych kwadratowych takich, tylko wybrałem te takie na kiju właśnie zawsze, te zestawy. No to pod kanapę normalnie wkładałem w BMC. No tak. Kanapę no. Podnosiłem, wiesz, wkładałem, na kanapę rzucałem jakieś tam, no, jakaś lodówka leżała, jakieś torby i tak dalej i tyle. No tak, no, trzeba ogólnie powiedzieć, że
zatrzymania na granicy są rzadkość. Praktycznie zerowe. No. Na granicy mnie nigdy nie zatrzymali, zatrzymali mnie 70 km przed granicą. Mnie nigdy w ogóle. I to zatrzymali mnie, bo było do 70, a 120 zapierdalałem. No. Tylko byli bez radaru. Ale stwierdzili, ale widzieli, że jechałem szybciej niż powinienem. Nie no, mordo, no nie udowodnimy ci tego, ale weno, bo cię złapiemy. Nie, to było tak, że jechałem, był wjazd na parking i widziałem, że stoi policja na parkingu. I jak był wyjazd z parkingu, to stała srebrna Skoda, ustawiona już, wiesz, do wjazdy. No. Ona stała po prostu. No i ja, tir był obok mnie, ja patrzyłem akurat na tą policję, nie widziałem, że tam jest ograniczenie. No i jadę sobie. Jeszcze tłumik dziurawy, w ogóle tłumik miałem dziurawy dosłownie na wysokości skrzyni biegu, więc wszystko wylatywało tutaj, więc było głośno. No i jadę sobie. Patrzę w lusterku, coś mnie dogania. No dobra, no to zjeżdżam mu. Ja mu zjechałem, a on mi na dupie, nie? Mówię, o co chodzi? No dojechałem do jakiejś ciężarówki, no to wyprzedzam. Wyprzedziłem ciężarówkę, a ten znowu do mnie, nie? Schował się za mnie. Zaraz, za chwilę po lewej stronie mojej się znalazł. No i powoli przejechał, wyprzedził przede mnie. Bitte folgen. Podążaj za mną. Tak. Mówię, no nie. No i co, w sumie zatrzymali mnie. Oczywiście biegi, jak jechałem 20, to jechałem na piątce, żeby nie było słychać. Tak. Zatrzymali mnie. No, dzień dobry. Ma pan ze sobą dokumenty? Mówię, no tak. No to poproszę dowód, prawo jazdy, no i... Kurde, jak to się nazywa? Ubezpieczenie. I rejestracyjny... Nie, ubezpieczenia nawet nie było. No i ten... Moja kobieta się odezwała, od dziecka też? Nie, od dziecka nie trzeba. Dobra, spoko, wziął to, poszedł do auta, git, nara. Jak od dziecka? Jakieś papiery? No dowód, nie? No jak masz dziecko, to też musisz mu wyrobić dowód, jak przejeżdżasz przez granicę. A, no tak. Musi mieć dowód wyrobiony. No tak. Dowód albo paszport. Mm. No. No i tyle. Także rozeszło się po kościach. No ale to co? Żadnego mandatu ani nic nie dostałeś. Nie. Fajnie. No nie mogłem, no bo oni bardziej sprawdzali. Tak, nie mieli. I to był policjant z Polski z Niemcem. Ze strażą graniczną niemiecką. No. No bo tak często jest właśnie na granicach. Właśnie mi wujek opowiadał, bo też wujek z Holandii jak jedzie, no to właśnie raz go zatrzymali na taką rutynową kontrolę, to właśnie, że był jeden Niemiec i jeden Polak. No nie wiesz, w radiowozie razem siedzieli, nie? Tak. No tak jest, no tak samo miałem właśnie. To Niemiec w sumie tylko wyszedł, popatrzył się, tamten gadał, okej, tamten wsiadł zaraz, nic się nawet nie odezwał. A to ja miałem w Wajzenachu w sumie też śmieszną sytuację z policją, bo mnie zatrzymali na rutynową kontrolę, jeszcze jak polówkę miałem. I też wiesz, ja wychodzę, no kurde, świeżo co tutaj przyjechałem, no niemieckiego nie znam, no po angielsku się dogadam, będę liczył na to, że faktycznie przynajmniej policjant będzie gadał po angielsku, nie? No to mu mówię od razu, wiesz, tylko zatrzymali mnie, ja pierwsze co, przepraszam, nie gadam po niemiecku, czy możemy po angielsku pogadać, nie? A on tak, no że no dobra, no nie ma problemu, nie? No i wiesz, że on tam mi tłumaczy, że no to jest tylko rutynowa kontrola, że nic nie zrobiłem, wiesz, bo ja oczywiście pierwsze co, no czy coś źle zrobiłem, wiesz, czy nie wiem, na czerwonym przejechałem, czy za szybko, no jakby raczej nie przekraczam prędkości w mieście, ani nie staram się jakoś normalnie jeździć. No. No i się zapytałem, czy coś źle zrobiłem. Nie, to jest rutynowa kontrola, bo widzimy polskie blachy i w ogóle, nie? No tak, no dobra, no spoko, nie? I on nagle do mnie po polsku zaczął gadać, w sensie ten policjant tak po prostu, nie? Mówił, to mi wiesz, po angielsku tłumaczy i nagle, no dobra, to daj dowód rejestracyjny i tam prawo jazdy, nie? To po co my po angielsku gadamy, jak ty po polsku? Ale gość był ogólnie w niemieckiej policji? Tak, no w Wajzenachu normalnie, no dobra, nie? Dobra, no. Bo właśnie potem pogadałem z nim i mówi, że jego ojciec był Polakiem i po prostu on, w sensie no słychać było, że nie gada czystym polskim, ale że no polski jest. Umie. Jednak, także umie. No słychać akcent, ale rozmawiał po polsku normalnie. No, nasi są wszędzie. No, nasi są dosłownie wszędzie. Ja ostatnio byłem w pracy i wysłali mnie do gościa, do mieszkania, bo gość tylko po angielsku i po polsku. Do takiego ciebie. Mhm. No i wbijam po niemiecku do niego, nie? Sprawdzam tam, bo tam z pieca mu kapało. No i sprawdzam, gdzie tam kapie. On przylatuje i halo? I mi pokazuje tłumacza, nie? Na tłumaczu mi pokazuje, na górze po polsku coś tam napisał, na dole tłumacz po niemiecku, nie? A ja tak patrzę, ale ja rozumiem tylko to, co na górze.
oczy jak 5 zł, nie? Ścięga w dół. A, to ty z Polski jesteś. Ja mówię, no. No i wiesz, kurwa, gość zdziwiony, nie? Ja bym cisnął do końca. Ja bym cisnął do końca i gadał po niemiecku i tylko na koniec. No, to miło było, do widzenia. Ja bym tak zrobił. Nie, no, no. No, chciałem tak, no. I tak miałem bekę. Dobra, ale no wróćmy może do tych fajerwerek, bo tak w sumie trochę zaczęliśmy o tych fajerwerkach. Tak, Niemcy mają zakaz strzelania fajerwerkami i mają zakaz wołania taksówek. Sylwestra? Nie, no ogólnie. Jak zakaz wołania taksówek? No a jak się woła taksówkę? No dzwonisz po nią. No a jak z ulicy byś chciał zatrzymać? A że jak w amerykańskich filmach, że... Taksi! Tak, podnoszę rękę. A, no więc to, Niemcy mają zakaz. No to nie, no jakby to tak nie działa. Na ogół to masz po prostu przystanki taksi i tyle, nie? No tak, tutaj tak, ale no śmieję się, bo no wiem, widziałem takiego mema, że Niemcy mają zakaz, bo... Było wiadomo. Tak. Ręka do przodu. No to tak samo jak jedziesz autem, nie? I na przykład ktoś tam cię pozdrawia, czy mu, nie wiem, ustąpisz miejsca, na przykład, czy jak masz... O, na przykład tak koło mnie jest ta wąska droga. Że tam jedno auto się tylko mieści. No i tam jedna osoba musi zjechać, żeby druga mogła przejechać. I z jednej strony jest pobocze tylko. No to oni też ci nie podniosą całej ręki, tylko ci paluszek podniosą. Albo no dwa oni podnoszą palce, no. No, dwa palce albo jeden palec, bo wiadomo, no nie wolno całej ręki, no bo to się kojarzy z takim austriackim malarzem. No, jakby no niestety. W tej części Niemiec, w której my jesteśmy, no... Nie wypada. Wiem, że w niektórych częściach na ludzie, wiesz, tam mówią sobie hi. No są części, jest taki jeden land, gdzie tam do tej pory nadal są bardzo tacy. No, tacy no są, że normalnie po angielsku sobie hi mówią, nie? Tak. No, ale wracając do tych fajerwerek, już chyba wracając po trzeci czy czwarty, bo ja chcę zahaczyć o zwierzęta. Ha. O to mi chodzi cały czas. Bo jakby cały czas odbiegam od tego tematu, a właśnie... Że Szarik chowa się do budy. Tak. Że ja tutaj nie będę prawił morałów teraz, że no bo zwierzęta to się boją i mogą dostać zawału serca, bla 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 bla. Mi bardziej chodzi o to, że właśnie kiedyś zwierzęta, tak wojna była. Wiesz, latały za czołgami, no, bomby... Były, tak, no tak. To nic się nie działo, no ale to może też dlatego, żeby do tego... Nie wiem. No nie były do tego przystosowane. No nie, no bo wojna no, trwała parę lat, tak? No tak. Jakby to jest po prostu... No, zwierzęta ogólnie... Tak naprawdę właściciele zwierząt je upośledzają. Strasznie. Właśnie, bo pimpusiowi będzie zimno w łapki, bo pimpusiowi będzie zimno, to trzeba mu sweterek założyć, bo trzeba mu buciki założyć, bo tam nie strzelaj, bo serduszko mu siądzie i w ogóle, kurde, ludzie, to jest zwierzę. Ja wiem, że to w obecnych czasach kot czy pies to jest takie zwierzę raczej domowe, tego. Na przykład w tej chwili mój kot se po prostu siedzi i se patrzy, co my robimy, ale ogólnie no to jest dalej zwierzę, to de facto tam siedzi w łazience. No w łazience lubi siedzieć, bo tam jest chłodniej. Nie wiem czemu. Mój też. Jakby no to przez futro. Mój tam kurwa potrafi spać na płytkach. No też, albo pod prysznicem, albo w umywalce śpi. No ale to jest dalej zwierzę. To jest... Ono ma w genach po prostu jakiś tam łowczość, jakąś tam taką zadziorność drapieżnika, tak? Jakby no to nie jest tak, że wystrzelicie jedną petardą, pies się wystraszy i on zaraz wam na zawał zejdzie. No kurde, jasne, przestraszy się, okej, okay, ale to nawet dobrze, bo przynajmniej jakby serce mu trochę szybciej zacznie bić i się wzmocni. Tak ci przerwę, co chwilę coś zajeżdża, jakby się coś kurwa kopciła. No. Takim lekkim drewienkiem. Nie. Już który raz mi zajechało? No to może odświeżasz powietrza. Bez jakichś tam drzewo cydrowe. W ogóle kot się tutaj przeprowadził do nas. Siedzi sobie na perkusji. Dobra, no. No, także naprawdę nie róbcie z psów czy z kotów kurde totalne jak kaleki, że one to tam fajerwerka wybuchnie i one umrą. Nie, no aż tak źle nie będzie. Uwierzcie mi, jakby to jasne. Jest to stresujący dzień dla wszystkich zwierząt, ale szczerze, jeżeli wam to tak bardzo przeszkadza, są miejsca, w które możecie oddać takie zwierzę. Tak, myślisz, że ktoś ci będzie na jeden dzień możesz psa, oddać. Żeby przypadkiem
Pimpuś się nie zesrał ze strachu. No ale można tak zrobić. W sensie w większych miastach na pewno są schroniska, które właśnie po prostu przyjmują na dzień Sylwestra zwierzęta. Wiesz, oni tam no i tak dostaną jedzenie, wyjdą na jakiś spacer czy coś, tylko właśnie, żeby w nocy ktoś tam przy nich był, żeby je uspokajał i tak dalej. Są takie miejsca. I to jest fajna też inicjatywa, jeżeli faktycznie strasznie boicie się, że wasze zwierzątko, nie wiem, będzie się bało fajerwerek, tak? No, jakby, no, no to jest wasz wybór, nie wiem. Ja na przykład podchodzę z tego założenia, że no kot to kot, no, no ona się ogólnie boi własnego cienia. Ona jest młoda, więc ona ma też dużo energii, ona potrafi w losowym momencie przestraszyć się, nie wiem, cienia własnego, więc jakby to jest kot. Po prostu. No to są zwierzęta, jeju. To... Nie rozumiem. No też nie rozumiem, no w sensie... No bo nie wiem, no teoretycznie człowiek to też takie trochę zwierzę, no a nam się to podoba. No, ale no my mamy większą świadomość jakby, no. Kot ci nie popatrzy, ole pierdolneo, ale zajebiście, ole kolorki, sztos. Szczerze? Jak u kota się skończy na tym, ale pierdolneo, spierdalam. No właśnie, właśnie nie do końca, bo jak miałem, jeszcze jak w Polsce mieszkałem, miałem tą syjamkę, tą starą, no. To ona nie sobie patrzyła, jak to sobie tam lata i tyle, siedziała sobie przy oknie i wyjemane. No ale starsza była. No już kilka dobrych lat miała, nie, ale no faktycznie nie bała się tego huku i tak dalej, po prostu siedziała sobie na parapecie i przez okno patrzyła, jak fajerwerki latają. Nie. Moja babcia miała na przykład, teraz że nie pojebać, ratlerka. No, no piesek mały taki. Taki mały szczur. Piesek czorny. Taki szczur. No. I on też nigdy nie miał problemu. No on sobie siedział na kanapie i sobie spał. I tak naprawdę większość zwierząt właśnie w taki sposób reaguje. Tak. Są psy, które szczekają jak pojebane, bo się boją. Albo wyją, tak? No, albo właśnie dlatego, bo chcą... złapać na przykład te fajerwerki, bo widziałem tę sytuację, że pies patrzy i nagle zaczyna biec za tą fajerwerką na przykład, gdzieś tam. No, są takie sytuacje. No, albo po prostu tak reagują, bo słyszą to, ale nie widzą od czego to jest. Mm. Może to jest też to trochę. No, też tak może być. Dobra, mamy 20 minut, a nam się skończyły tematy o Sylwestrze. No ale 20 minut mamy zajęte. No to możemy wrzucić tamten temat o tych ciężarówkach. To będzie kolejne 5 minut. Dobra, no to w sumie co? No ile można gadać o Sylwestrze? To jest jedyny dzień w roku. W ogóle zapomniałem o czymś. No dawaj. Bo mieliśmy wiadomość na Facebooku. Mieliśmy, mieliśmy poruszać na samym początku podcastu dane tematy, które wy nam podsyłacie, ale teraz mi się przypomniało, miałem to zapisane, teraz właśnie spojrzałem na to. Zostaw kota, kot se śpi, nie dotykaj go. Zocha, bierz go, grzyć go, atak. Jaj, atak. Ona jest mniejsza od Henka fizycznie. Ona jest bardzo puchata, ale łeb to ma malutki. Henka jak złapiesz, to ma mordę wielką. Bucheniek to jest kot, a to jest kocica. Ona jest dwa razy większa od twojego Henka. Na pewno jest dwa razy bardziej puchata. To tak. Futro robi dobrą robotę. No. No i kota teraz obudzić, zacznie hałasować. Dobra, no mamy przekaz. Tak, dostaliśmy informację, dostaliśmy pytanie. Od Krzysztofa. Tak, Krzysztof się nas pyta, czy między nami kiedykolwiek były jakieś takie poważne spiny, że się nie odzywaliśmy do siebie i tak dalej. Ja cię przepraszam, Krzysztof, bardzo, bardzo serdecznie, bo umowa była taka, że no na początku podcastu po prostu poruszamy, ale no, że to jest sylwestrowy, no to dlatego poruszyliśmy najpierw jakby o Sylwestrze. To ja odpowiem pytaniem na pytanie. A miałeś kiedyś taką sytuację, że przychodziła niedziela i byłeś pewien, że jak co tydzień będzie rosołek z kotletem i ziemniakami na obiad, a tu mama ci wystawia co innego? No, często tak miałem. No właśnie. A co ma jedno do drugiego, bo nie rozumiem. No to znaczy, że też mieliśmy spiny, no bo tak, no? Kurwa, no, zdarzyło się, że... Nie było rosołu na obiad w niedzielę. No tak, ale to nie były nigdy takie spiny na zasadzie, nie wiem,
najebaliśmy się oboje, zaczęliśmy się bić i w ogóle się nie odzywaliśmy na siebie przez tam, nie wiem, 3 lata. W sumie to się nigdy z tobą nie napierdalałem. No, nie raz mogę... się z tobą siłowałem, ale to nie było w formie chyba spiny nawet. Nie, tam to było takie labeki chyba. Nie, no nie mieliśmy takich spin faktycznie takich poważnych. Bardziej było na zasadzie chyba, że po prostu któryś z nas coś odjebał i się nie odzywamy do siebie. Dawid to jest typ człowieka, który ma na wszystko wyjebane. Tak. Więc ciężko się z takim człowiekiem spinać o coś, bo to jest raczej tak, że ja się spinam, a on i tak ma wyjebane, więc... No ja mam wyjebane, bo wiem, że i tak ci przejdzie, bo cię znam. Jakby ty się do mnie o coś zaczniesz... Tak, spiny mamy średnio... Ja mam. Spiny mam średnio co tydzień... A on chyba nie ma w ogóle. Tak, średnio co tydzień, bo się umawiamy na konkretną godzinę, a ja się zawsze spóźniam. Teraz przynajmniej będę mógł wejść na górę i napierdalać ci w drzwi. A dzisiaj ty się spóźniłeś. Miałeś być na 14. No i co? No i nic. No właśnie, bo masz wyjebane. A ja chciałem zobaczyć, czy coś kurwa to podziała, ale chuja. Nie, ja tylko takie, no dobra, no Jezus, no spóźni się, okej. Okay. Z kotkiem się pobawiłem. Nie, no to, no mnie to tak wygląda, no, ale tak, żeby takie spiny, faktycznie taka wielka, poważna kłótnia, że wiesz, jak to w filmach, że tam rzucamy w siebie talerzami, czy coś, nie, no nie było nigdy. Nie, nie, ogólnie tak z ludźmi, ja takich spin zazwyczajnie mam. No też tak nie mam na ogół, w sensie, jeżeli już faktycznie ktoś, no grubo przesadzi, tak, no to wtedy podniosę głos co najwyżej. I to tyle, i wtedy mu wyraźnie jakby zaznaczam, że dobra, nie odzywaj się do mnie, czy daj mi spokój. Bo nie chcę ja wtedy coś głupiego powiedzieć, czego potem będę żałował. Jakby na, ja też z tego wychodzę z założenia. Ale takie spiny, jak my mamy spiny, że o, bo miałeś być pół godziny temu. Nie, jesteś teraz. Miałeś nie hałasować krzesłem, cały czas hałasujesz. To nie są spiny, to są takie... No, nie wiem nawet, jak to nazwać. No, bo to nawet sprzeczką nie nazwiesz. To jest takie, no po prostu, no coś tam... Coś tam w nas no nie pasuje, tak? Nawzajem i to tyle. Co się stało? W sensie, kurwa, dopiero młodego uśpiłem. Chciałem posprzątać. Nie będę sprzątać. What the fuck? Women. Women. No nie mieliśmy spin takich faktycznie, że... Raz była sytuacja, gdzie się przez dłuższy czas o siebie nie odzywaliśmy. Nie, w sumie 2 razy były takie sytuacje, ale to były też takie sytuacje na zasadzie, no po prostu... Gdzieś tam jakieś problemy każdy z nas miał swoje w życiu i po prostu no, zajęliśmy się tymi problemami, ale to nie było, że my się pokłóciliśmy, tylko po prostu jakby nie mieliśmy dla siebie czasu i to tyle. No czasami są takie sytuacje, tak, że no, jednak musisz ogarnąć dupę i ogarnąć swoje problemy, a nie się z kumplem alkoholizować. No a ten będzie teraz pistacjami hałasował, jest. To są pistacje? Tak. Wiesz, że nigdy pistacje nie jadą? To się też obiera? Nie, to się je. O kurwa, ale to jest skorupa. No, to się je. Nie wiem, czy chcę. No, orzeszek. Nie słony. Chcę. Dobra, później. Dobre to jest. Dobry orzeszek. Nie chcę, nie mam ochoty. Ech. Orzeszek. Dobra, to w sumie co? No bo ja się rozgadałem, a ty jak zwykle siedzisz i kiwasz głową, albo się orzeszkami bawisz. No bo co ja mam gadać, no kurwa, no powiedziałem już co było i chuj. No bo nie mieliśmy nigdy spiny, w sensie, dobra, tobie jak się dziecko urodziło, jak Artur się, rozumiem, nie, jeszcze przed, jak twoja żona była w ciąży, no to wtedy, no ja też miałem swoje jakieś tam problemy ze swoją byłą. Wtedy to miałem zjebaną byłą i mnie wkurwiliście i chuj wam w dupę za ten czas. Znaczy, no to bardziej jest jej wina, no ja no tak. Wiesz jaki jestem, no ja starałem się wszystko naraz pogodzić, ale się no nie dało, jak masz 0 lub 1 do wyboru, no to nie wybierzesz pół. No, ja po prostu stanąłem po stronie, no jednak wtedy jeszcze mojej ówczesnej dziewczyny, potem się okazało, że no odjebała co odjebała i mówię, dobra Barney, sorry, głupia sytuacja była i w ogóle wiem, zjebałem trochę, ale z drugiej strony no tobie się dziecko urodziło, też miałeś swoje jakieś tam przeprowadzki, problemy i tak dalej, jakby no... No. No i tyle. Dobra. To ja bym poruszył temat, który ja przygotowałem. Dawaj. Bo ja wiem, co to za temat. Taka rozkmina. Kojarzysz wam amerykańskie ciężarówki? No, tak. W sensie... Optimusa Prime'a. Tak, to takie z tą machą taką. Że to wygląda jak osobówka, ale większa. No tak. Dlaczego to nie jeździ u nas? Znaczy,
widziałem kiedyś jakąś taką ciężarówkę, no nie licząc ciężarówki Coca-Coli. No. Bo Coca-Cola to Coca-Cola, ona musi taka być. Ale widziałem chyba raz ciężarówkę, która miała trochę dłuższy przód, ale nadal nie taki jak amerykański. Ja widziałem kilka razy tą taką typową amerykańską i to w Niemczech widziałem. Takiego starego Maca widziałem. Mach? Te takie amerykańskie, ona była wielgośna. Miała właśnie taką długą machę. No. I ta kabina też była jakaś taka jakby węższa, ale wyższa. Coś na tej zasadzie to było. No właśnie, ale no dlaczego tego u nas nie ma? No bo... Jednak ciężarówki i ciężarówki. U nich znowu mało jest takich z płaskim przodem. No bo u nich to jest na tej zasadzie, że bardziej się chyba skupiasz na aerodynamice i na tym, żeby auto po prostu jak najmniej paliło na długich, prostych, no bo tam jednak wiesz, masz długie autostrady, proste i tak dalej, szerokie, a jednak w Europie masz bardziej kręte drogi, częściej wiesz, gdzieś do miasta musi dojechać ta ciężarówka. No mi się właśnie wydaje, że chodzi o rozmiar, bo no jednak te nasze ciągniki, to się profesjonalnie nazywa, tak, ciągniki siodłowe, tak. No one są stosunkowo, no one są duże, ale są stosunkowo krótkie. No w porównaniu do tych amerykańskich to tak, one są krótsze. Wyobrażasz sobie, tak jak my żyjemy tutaj w Niemczech, pojedziesz sobie do miasta i tam masz cienkie takie wąskie uliczki, gdzie po bokach stoją auta. Gdzie większą osobówką, że jest ciężko się zmieścić. Tak, i tam masz firmę dużą albo jakiś sklep, gdzie musi dojechać tir rozładować się. Nie ma opcji. Nie ma opcji takim dużym, no nie ma. No. One są co prawda nawet chyba większe, mają tam to zaplecze, gdzie masz łóżko i w ogóle, chyba nawet trochę szerzej jest. Nie wiem. No bo jednak większe. Nie siedziałem. I zauważ, że zawsze mają te ich ciągniki jakby dwie ośki z tyłu. Mhm. No. Ale u nas też tak często jest. Większość ciągników siodłowych ma dwie osie z tyłu. Nie. No, mi się wydaje, że tak. Nie. Normalnie masz oś z przodu, oś z tyłu. A tam ma zazwyczaj chyba właśnie 6 osi, znaczy 3. No nie wiem, no lejterki na pewno mają dwie osie. Jakieś, nie wiem, wpiszę sobie w tej chwili. No ogólnie to są chyba do cięższych, takich trochę cięższych, czy nie wiem, dłuższych. Jakieś, nie wiem, Scania, coś tam. Jakieś, nie wiem, S5, no nie wiem co to jest. A nie, faktycznie ma jedno. No normalnie nasze ciągniki. A ta ma dwie, zobacz. Ta ma jedną, ta ma dwie. No czyli mówię ci, to musi być uzależnione od... rodzaju transportu, jaki przewozi towaru? Może bardziej od mocy, bo one mają większe moce, mniejsze moce i jak ta większa ma moc, no to może... No to samo na logikę, tak? To więcej, no na przykład jak masz ciężkie transporty, to zawsze są dwuosiowki. Tak, no to na pewno. Jakieś tam cysterny, nie cysterny, to na pewno mają dwie. No. Nie wiem, ale ogólnie też czytałem trochę na ten temat i chodzi o długość całego zestawu też. W sensie przyczepa plus ciągnik. Mhm. I jeżeli ta maska byłaby dłuższa, no to już by się nie łapało w europejskie tam... A, standardy. No. Jakieś... No może dałoby się powiedzmy krótszą naczepę, ale właśnie... no to też jest zazwyczaj standardowy rozmiar, nie? No właśnie mi się wydaje, że ja wtedy jak widziałem tą właśnie amerykańską tutaj w Niemczech, to ona miała taką krótszą przyczepę. Że nie miała tego typowego kontenera, no. Tylko właśnie tak jakby pół kontenera miała. No tak, mi się wydaje, ale nie może jestem tak pewny. Być, no dlatego też mi się wydaje, że może być to też problemem. I mi się chyba wydaje, że też jeszcze chodzi o to, że żeby, bo w Ameryce no, na ogół jest cieplej niż zawsze w Polsce czy w Niemczech. No nie wiem, no zależy, patrzę na ostatnie zimy w Ameryce. Okej, okay, zależy też od danego stanu i tak dalej, ale ogólnie no wiesz, te wszystkie drogi tam, Texas i tak dalej, no tam jest ciepło. No tak. A mi się wydaje właśnie chyba, że też chodzi o to, że jak masz ten silnik, bo silnik w tych naszych europejskich, on jest jakby pod kabiną. No. Siedzenie, tam jakby dosłownie no siedzisz na silniku i to ciepło, wiesz, że się do kabiny dostaje. Mi się chyba też o to wydaje, że to o to chodzi. Że po prostu mniej masz strat ciepła, bo silnik sam z siebie nagrzewa kabinę, więc nie musisz jej aż tak ogrzewać. Nie wiem, czy to ma sens. Jakby... No tam masz tak, że silnik masz z przodu. No tak. No i jaki masz problem? Jak jedziesz do przodu, to i tak ci wiewa to wszystko gorące do środka. No myślę, że to... Tak, ale wiesz, te straty ciepła, że silnik sam w sobie jest ciepły i no że... No nawet na postoju, jak wyłączysz, ciepło, to jeszcze ciepło. Tak, ci... że to ciepło idzie do góry, a no jak masz przed sobą silnik, no to on jakby idzie przed ciebie, a nie do ciebie. No ale tam i tak w tych ciężarówkach też masz jakieś skrzynie pod spodem i tak dalej. To też jest gorące.
Nie, naprawdę nie wiem. No, nie zgłębiałem się nigdy na ten temat jakoś tam super mocno. No, też no, nie interesuję się wielce tam ciężkim transportem. No ja też nie, ale taką rozkminę ostatnio miałem. Kładę się już spać i tak ty. Ciężarówki. Tak. Losowa myśl, nie? Ciężarówki. No tak. No nie wiem, no. No mi się wydaje, że no tak jak mówię, no po prostu, że jest to uwarunkowane aerodynamiką. No bo jednak jakby nie patrzeć, no te nasze europejskie, no to jest, no tam aerodynamiki nie ma. Ona jest dosłownie płaska. To tak jakbyś rzucił, nie wiem, jakbyś lodówkę przewrócił i to tak wygląda. No myślę, że trochę tak, no ale nawet jak masz wysunięty dziób, czy tam przód, zawsze czy jak to się nazywa, trochę, no ale on i też jest z przodu płaski. No ale jednak coś już idzie, ten taki, taka fałka. Jakby. No tak, no nie wiem. No. Nie wiem, naprawdę, no nie wiem, nie zastanawiałem się na tym, no ale no ciężarówki. Nie, mi się podobał zawsze ciężki transport ogólnie. Ale ciężki właśnie, że tiry, ciężarówki tak dalej, czy jeszcze ciężki, nie, że ciężki taki specjalny. A, że takie... nocą jeżdżą, wiesz, długie przyczepy, pilot z przodu, pilot z tyłu, to wiesz, demontaż znaków, most, bo przez miasto. Tak, no takie właśnie ciężkie, wielkie rzeczy. A kiedyś chyba na Discovery albo na TVN Turbo oglądałem właśnie jakieś tam ciężkie takiego, transporty. No to pamiętam, że oglądałem to i takie, no kurde, ja tym ludziom współczułem czasami, jak ja widziałem, jak tam, wiesz, na milimetry muszą się zmieścić gdzieś z jakimś kawałkiem mostu na przykład. Ja bym chciał takie coś robić, w sensie być takim kierowcą, zajebiście. Odpowiedzialność, straszna no, odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ale masz od tego też ludzi, którzy ci pomagają przy tym. No, pomagają, ale i tak większość jednak roboty ty wykonujesz jako ten kierowca. No tak, no ale przewozisz, chłopie, coś potężnego, wielkiego, ty. Twoje ręce i nogi i głowa i ty musisz ogarnąć to. Zajebiste. Poza tym jedziesz w nocy, musisz przejechać przez jakieś miasto. Cała policja o tym wie, drogi są zamykane, czy coś takiego, znaki są demontowane, trochę jest takie, wiesz, w tą infrastrukturę jest jakieś takie ingerencja, że tak powiem, nie? Bo jedziesz ty. No zajebiste. No tak, masz takie, patrzcie kurwy, król jedzie. No co prawda wkurzające na przykład jest, jak wiedziesz coś naprawdę ciężkiego, i lecisz sobie autostradą powiedzmy 30. No. No wtedy jest już troszeczkę ciężej, nie? Ale oni rzadko kiedy autostradami jeżdżą, jeżeli już. No nie, no powiem ci, że jak tutaj po Niemczech, ja na przykład jeżdżę tylko nocą, no ze względu na dziecko, to praktycznie za każdym razem spotykam jakiś ciężki transport na drodze. I różne rzeczy, jakieś łodzie, jakieś wielkie baseny, jakieś części do wiatraka nawet spotkałem. Chłopie, to było takie długie, że sobie nie wyobrażasz. Czołgi nawet widziałem, jak wieźli. A czołga kiedyś widziałem. Ja to widziałem jednego czołga po prostu na był ciągnik siodłowy, taka przyczepa specjalna na czołga i czołg był na niej. No. I to on normalnie jechał tak 70-80 na godzinę. Tak, no jak masz pustą autostradę, to oni jadą trochę szybciej. Ja tak powiedziałem, że 30, no ale no jadą trochę szybciej, ale to nie jest prędkość autostradowa. No nie, no na pewno nie. No nie wiem, zawsze mi się to jakoś podobało, ale no nie. Nie. Nie wiem, mnie w ogóle kiedyś kusiło, żeby sobie zrobić prawko na C+E i sobie jeździć, bo no, mi samotność nie przeszkadza jakoś strasznie, ja bym sobie mógł jeździć, no tak na przykład, że tam tydzień mnie nie ma w domu, potem tydzień jestem w domu. No ja też o tym myślałem, ale z drugiej strony, no... No u ciebie to też... Nie, no nawet nie biorąc tego pod uwagę, bo myślałem o tym, nawet jakoś dziecko i żona było. Ale no to, co oni dają pieniądze, no to są trochę za małe pieniądze na spanie w aucie według mnie. Wiesz co, spanie w aucie to akurat jest mały problem. Bardziej reszta rzeczy. Typu jesz w aucie, żyjesz w tym aucie, myjesz się w aucie. No dobra, no są te prysznice jakieś tam, te takie ogólnodostępne na stacjach benzynowych, ale szczerze, jak mam do wyboru prysznic na stacji benzynowej, gdzie tam kij wie, kto był i kij wie, co robił, a jednak no wziąć prysznic po prostu w domu, czy nawet w wannie, po prostu sobie jebnąć się i tyle, to no... No tak, no to jest właśnie to, no. No ale z drugiej strony te tiry, no ja nie wiem, czy siedziałeś kiedyś w ogóle w takim nowoczesnym tirze, nie w tych takich starych, co jeszcze manualne skrzynie mają, tylko w takim nowszym. Nawet parkowałem tirę z naczepą raz. Ja bez naczepy, bo tam jest zajebiście. Siedzisz, wiesz, wygodnie, fotelik jest taki mięciutki, ustawiasz. Ja wiem, ja pojechałem kiedyś, jak byłem trochę młodszy, parę lat temu. Mój sąsiad ogólnie ma firmę transportową. No i wakacje były, pojechałem z nim na tydzień w trasę. No powiem ci, że do przeżycia, nawet spoko,
ale nie wiem, czy bym tak chciał. No jednak w domu wygodniej. No jasne, jasne, że wygodniej, ale no, ogólnie tam nie jest źle. Kurde, te fotele są wygodniutkie. Fotele są wygodne, łóżko masz, telewizorek masz, tak, taki konsole sporo możesz miejsca. No, no spoko, no. Ja nawet widziałem, bo gdzieś tam na Facebooku, na jakiejś grupce takiej jestem właśnie, jakiś tam na, dla tirowców, to ludzie tam normalnie, wiesz, laptopa biorą, podłączają konsolę i tak, czy tam coś. No oni sobie tam mają normalnie jakby zwykłe mieszkanie takie, no 2x2, ale no to jest mieszkanie tak, dla nich. Tak, ale nie wiem. No, no może nie głupie, no. No mnóstwo osób wykonuje ten zawód, tak? No tak, no. Ale ja bym chyba na chwilę obecną nie chciał. Chociaż może bym chciał, nie wiem. Mnie kusi sprawdzić przynajmniej. Ale wiesz, no żeby to sprawdzić, no to muszę zrobić prawko, znaleźć potem taką pracę i w ogóle to jest takie, no trochę chciałbym tak, wiesz, tydzień... Z pracą nie ma problemu, bo szukają wszędzie. Jak patrzę na ogłoszenia, to szukają kierowcy. No ale wiesz, no na przykład musiałbym rzucić swoją obecną pracę, żeby na przykład na tydzień sobie być kierowcą tira. No tak trochę lipa. No ale po tygodniu to stwierdzi, że ci się podoba. Idź ja sobie wiem. Najpierw na busy, pojeźdź sobie na busa, gdzie możesz zwykłe prawko mieć. No busami i dopiero się określisz, czy ci pasuje takie coś. Busami już jeździłem, ale busami to jeździłem tak, wiesz, że rano szedłem do roboty i wieczorem z niej wychodziłem, nie? Tak, ale to była trochę inna praca. Jedź czymś z punktu A do punktu B, nie z punktu A do punktu Z. No nie no, mnie, znaczy ja mówię o tym transporcie, co rozwoziłem te warzywa. To było na tej zasadzie, że na przykład jechałem do Łodzi, odbierałem busa, który już był zapakowany częściowo, jechałem do jakiejś tam jakiejś hurtowni, pakowali mi to do końca i na przykład z tym jechałem 400 km czy 300, nie? No to spoko. I potem mi rozładowywali to, oczywiście no pomagałem, żeby nie siedzieć jak debil w aucie, no i po prostu wracałem, nie? To była fajna robota, tylko... Za dużo godzin. No godzinowo, to było strasznie, bo ja na przykład o 7 rano wyjeżdżałem i o 20 byłem z powrotem na bazie. Jeszcze musiałem z Łodzi dojechać do siebie, nie? No to tak naprawdę mienie było od 6 rano do 9 wieczorem w domu. No, wrócić, wykąpać się i kłaść się spać i tak. Powtórz. Idziesz spać o 10 i wstajesz o 4, żeby na 5 być do roboty. No to jest termin. No ale tutaj w Niemczech na przykład masz uwarunkowane godziny pracy. Tak, 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 no wiadomo. Znaczy, nie możesz tam iść. Ej, nie żeby coś, mi mówili, że ja będę miał 8 godzin, wiesz, dzień pracujący, nie? 8 godzin. No ja nie, wiem, no młody, jak szybko jeździsz, to nawet w 7 godzin się wywiniesz, nie? Uwierzcie mi, że jeździłem szybko. No kilka razy zdarzyło się za szybko. Tam no. Jakieś mandaciki się złapało. Nie no, no... Mi ogólnie odpowiada robota za kółkiem, ale chyba na tira bym się nie złapał. Właśnie jakieś takie busiki, przynajmniej tutaj w Niemczech, żeby codziennie być o jakiejś normalnej godzinie w domu. No. To wtedy to ma jakiś sens, bo no na tirach niby też jesteś codziennie w domu, ale ja już znam te codziennie w domu. Właśnie przytoczę przykład znowu sąsiada, oby mnie nie słuchał. No co, no ja codziennie jestem w domu. Zrobisz prawko, zatrudnię cię, będziesz codziennie w domu. No, byłem na urlopie w Polsce, rzeczywiście jest codziennie w domu, tylko jest godzina 22, 21, tak jak właśnie mówiłeś. No. Pomimo, że ma własną firmę, tak? No, ale codziennie jest w domu. No tak, no bo to tak wygląda. No. No z jednej strony, jakbyś powiedział komuś, kto wykonuje ten zawód już długo, że jesteś codziennie w domu, no to zajebiście, tak? Codziennie śpisz w swoim łóżku, codziennie masz prysznic, normalne jedzenie. Tak, widzisz się z żoną, z dziećmi. Tak, tak. No ale no z naszej perspektywy, gdzie tak jak ja na przykład 16:30 kończę pracę, no ja jestem 16:35 w domu. No tak. Parę godzin jeszcze mam normalnego życia, idę spać, no i znowu to samo, tak? No a tam albo jesteś w domu, albo cię nie ma. Są goście... Ma nawet kumpla, który jeździ na Europę, jego cały tydzień nie ma. On po tygodniu wraca na weekend i znowu, wiesz, nie ma go. Kasę trzepie dobrą, ale no nie macie, tak? No to właśnie chyba o to chodzi, że zobacz, że są właśnie ludzie, którzy na przykład lubią coś takiego. Nie przeszkadza im w ogóle samotność, lubią sobie żyć taki trochę tak, taki ale no nawet, no dobra, no nawet dla młodych, tak, że masz 20 parę lat, spoko, no pojeździć sobie, ale przychodzi weekend i tak naprawdę znajomi chcą się spotkać napić, a ty no masz sprawy do załatwienia, bo na tygodniu nie mogłeś. I to jest to, nie? A no wiesz, każda praca ma swoje plusy i minusy tak naprawdę, tak? No,
Nie wiem, tak my pracujemy normalnie na etat 8 godzin. No to jest plus taki, no że faktycznie no, pracujesz te 8 godzin od, ja nie wiem, 6 do 14, wracasz do domu, masz czystą głowę, nic cię nie interesuje, siedzisz przy kompie, nie wiem, jest sobie obiadek, pobawisz się z kotem, nie wiem, normalny prysznic weźmiesz, normalne jedzenie zjesz, tak? No to jest fajne, ale minusem właśnie jest to, że no jednak zarobki nie są aż tak dobre, jakby mogły być. W porównywaniu no, na tak, przykład do takiego tirowca, który robi w systemie 2 na 1, że go 2 tygodnie nie ma, a tydzień jest w domu, no to my nic nie zarabiamy tak naprawdę. My dosłownie do jakieś ochłapy łapiemy, takie okruszki tego, co on zarabia. No tak, no. No to właśnie to jest, wiesz, coś za coś, nie? Jakby no ze wszystkim tak jest, zawsze coś jest za coś, nie? No. Essa. Essa. Idę się wylać. Dobra, idź się wylać. W ogóle to jest sylwestrowy odcinek, a my totalnie o tym ciągle zapominamy. O tirach gadamy. Tak, gadamy o tirach. Kurde, Sylwester. Postanowienia noworoczne, nowy rok i w ogóle hula lula. Tak, ja od nowego roku będę gubił brzuszek. Na siłkę idziesz? Tak. Szczerze powiem ci, że ja to już od 4 lat się wybieram na siłkę i zawsze te moje postanowienia noworoczne to kończą się tak samo. Ale ja żartuję, kurwa, na jaką siłkę, chłopie? Nie wiem. Ja mam siłkę w pracy. Ja hantelki sobie kupiłem, poćwiczyłem może z tydzień, gumy oporowe kupiłem też, poćwiczyłem z tydzień z tymi gumami i tak sobie w sobie... No... Leży. Leży, kurzy się. Nie, ale wziąłem się tak już tak serio, że w tym roku postanowienie noworoczne, bo faktycznie dobiję do 70 kilo, idę na siłkę od razu, żeby wiesz, po prostu to co teraz nabiję ten tłuszczyk, zamienić to na mięśnie, bo na razie no po prostu siedzę i robię masę. Styczeń to najbardziej bolesny miesiąc dla producentów palaczy, tych papierosów. No dużo osób rzuca palenie nagle, nie? Tak. Że, o, postanowienie noworoczne, rzucam palenie. Ale znowu luty jest zajebiste, bo wszyscy wracają. I to odbija się jeszcze z podwójną ilością. Tak, bo zaczynają więcej palić. Trzeba nadrobić. Nie wiem, ja nie mam czegoś takiego, że jakieś postanowienia, bo dla mnie to jest po prostu następny dzień, następny rok. Dla mnie w sensie to... rozumiem flow, fajna zabawa, no bo... No taka trochę można tradycja. Można sobie coś postanowić i no, spróbować to zrobić. Mhm. No jasne. Ale nie napalałbym się, że ja muszę w tym roku, nie wiem... zgubić 20 kilo, żeby mieć płaski brzuch i kaloryfer, tylko no dobra, no poćwiczę, może się uda. Nie wiem, ja wychodzę z tego założenia, że to jest taka po prostu tradycja, taka trochę, że no ktoś se tam coś tam zawsze musi sobie wymyśleć, że o, będę robił to i to. No ja raczej nie mam też postanowień noworocznych tak, żeby faktycznie, że od nowego roku robię to czy to. Nie, u mnie to jest po prostu potrzebuję coś zrobić, to nie potrzebuję motywacji, nie wiem, że dany dzień to jest moja motywacja. Nie, potrzebuję coś zrobić, no to potrzebuję to zrobić, to zrobię to od dzisiaj albo od jutra, to zaczynam robić, tak? No a możesz nie, że... równie dobrze w każdym dniu, w każdym momencie zacząć. W ciągu roku takie coś no tak. Wyciągnąć i a nie, że... zacząć to robić. Dobra, załóżmy jest, nie wiem, listopad, no to moim postanowieniem noworocznym będzie, że pójdę na siłkę i te półtora miesiąca siedzisz co i czekasz na to, żeby pójść na siłkę? No nie, bo już ci ta ochota nawet przejdzie, a tak to jak na przykład, nie wiem, 10 listopada stwierdzisz, że dobra, od jutra idę na siłkę i 11 listopada wstaniesz, ruszysz dupę, pójdziesz po ten karnet i zaczniesz ćwiczyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że jednak będziesz to robić. A tak to przez te półtora miesiąca, jak będziesz czekać, to ci się odechce, albo tu, albo tamto, a tu ci jeszcze może kilogram schudniesz, chociaż po świętach to tak raczej ludzie nie chudną. Ale... Nie wiem, ale ogólnie, kurde, no takie postanowienia noworoczne to jest no bezsens, no. To jest takie wymuszanie na siłę, no. Nagle przyjdzie nowy rok i ty od jutra przestajesz palić. Ale dzisiaj to sobie jeszcze zapalę. A dzisiaj jeszcze sobie szluga zajaram, bo tu trzeba się przygotować na jutro. No nie, no to tak nie ma. W sensie, ja na przykład, no też paliłem kiedyś papierosy zwykłe i w sumie tylko je paliłem. Potem się przerzuciłem na elektryki, ale miałem etap, gdzie nic nie paliłem. I u mnie to było na tej zasadzie, że paliłem fajki. Stwierdziłem, nie, no kurde, co ja robię? Kasę marnuję i tyle jakby... No i u mnie to było na tej zasadzie, że... Po prostu z dnia na dzień stwierdziłem, nie no, rzucam to. Wiesz, nie będę się truł, nie będę marnował kasy, bla bla bla, jakby przyczyn jest wiele. Nie będę tego robił. I szczerze, u mnie to było na zasadzie, że po prostu miałem dwie fajki chyba jeszcze w paczce.
oddałem je kumplowi, mówię, nie, wiesz co, ja już nie będę palił. I szczerze chyba z pół roku nawet mnie w ogóle nie ciągnęło. Potem gdzieś tam jakaś impreza była zakrapiana, ktoś mnie tam wyciągał, no dawaj, dawaj, alkohol lubi dymek. Ale to stwierdziłem, że wtedy sobie e-papierosa spróbuję, bo nigdy nie paliłem e-papierosa, a kumpel miał e-papierosa, no to sobie wtedy zapaliłem pierwszy raz e-papierosa, spodobało mi się to i właśnie potem kupiłem swojego i tak dalej, co już opowiadaliśmy w odcinku o papierosach ogólnie, o wpaleniu. O, możecie sobie wrócić. Tak, nie palcie papierosów. Nie. Nie polecamy. Naprawdę nie polecamy. Tak jak słyszycie, no my... Bardzo, głównie po prostu nie umie wytrzymać nawet 10 minut bez palenia, musi cały czas palić, nawet na nagrywce. Ale w ogóle pochwalcie Bartosza, bo w końcu wyciszył telefon na nagrywki. Już mu telefon. I akurat nikt nie dzwoni. Akurat nikt nie dzwoni. Całą nagrywkę nikt nie zadzwonił. Tak to zawsze ma cały czas telefon. Albo mama, albo żona, a to tu, a to tamto, a to ojciec. Tak, teraz cała godzina i spokój i cisza, nie? No. Nie wiem, jak ktoś ma postanowienia noworoczne, to niech się pochwali w komentarzu. Tak, a my mu napiszemy, że to jest głupie i żeby ruszył dupę dzisiaj. To w sumie, tak nikt nie napisze. W sumie i tak do 31 to wyjdzie, no to i tak... Wyjdzie 31. No to jak on nam napisze postanowienie noworoczne, no to nieważne, czy napisze rusz dupę jutro, czy już teraz, to i tak będzie na to samo. Nawet... Po prostu jesteśmy ciekawi. Tak. Jesteśmy ciekawi waszych, jak to się nazywa? Postanowień. Postanowień noworocznych. No. No i tyle. I chyba się będziemy żegnać, bo kurczę, no. Życzymy nowego, szczęśliwego roku, tak. Żeby był jeszcze bardziej średnio śmieszny niż ten. I żebyście szybko zapamiętali, że jest 23 rok i że jak będziecie pisać datę, to żeby potem nie poprawiać tej dwójki na trójkę. Tak. I żebyście udostępniali nas. Tak. Życzymy wam tego, żebyście nam... Dorzućcie sobie do postanowień noworocznych, że będziemy udostępniali średnio śmieszny podcast. O, widzicie, jak nie macie postanowień noworocznych, my wam załatwiliśmy. Nie dziękujcie, naprawdę nie dziękujcie. No, no to co? Szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia tak za jest. Rok. Miłe imprezki i napiszcie, czy idziecie na zwykłe domówki, czy może jakieś przebierańce. No. Pa, pa!